Cześć wam wszystkim, Robert z tej strony, słuchajcie z Akademii Gry. Wiecie co, pomyślałem ostatnio, żeby stworzyć taki projekt. Mam nadzieję, że dacie mi tak zwanego feedbacka i napiszecie, co o tym sądzicie. Słuchajcie, chciałbym wystartować z takim projektem, żeby wam praktycznie na każdy dzień tygodnia i weekendu dawać tak zwany typ dnia, czyli z moich wędek, z których wielu z was korzysta, z różnych takich rzeczy, które sobie przez te kilkanaście lat zebrałem, chciałbym wybierać dla was tak zwany typ dnia, czyli według mnie absolutnie najlepszy mecz do zagrania, że tak powiem, tak zwany banker, pewniak i tak dalej, choć wiecie doskonale, że pewniaków nie ma, ale zauważyłem na grupie ludzi, z którymi gram od dawien dawna, że ci, którzy grają z naprawdę dużym kapitałem, nie muszą grać kursów 3, 4 i 8. Im czasami wystarczy kurs 1,50 i mają 40% zwrotu prawie że z inwestycji, także dla nich jest to bardzo duża kwota. Słuchajcie, dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo no chcę, żebyście ogrywali bookmachera, zależy mi na tym. Wiem, że pomimo tego, że wielu z was ma już moje wędki, nadal czekacie na moje typy. No i myślę, że mógłby być to dobry pomysł, tak? Dostajecie codziennie, wchodzicie do mnie na kanał, widzicie, czy tam słuchacie, czy będę, no zobaczymy jeszcze, w jakiej to formie się przyjmie. Będę nagrywał zawsze jakiś tam odcinek, w którym będę mówił, że na przykład, nie wiem, dzisiaj polecam do zagrania Cienciano po kursie na przykład 2,40. Czasami będę wam mówił, dlaczego tak uważam, że ten typ jest dobry, a czasami, tak jak wiecie, pewne rzeczy są top secret. Bookmacherzy też oglądają te kanały, więc pewnych rzeczy zdradzić nie mogę. Aczkolwiek powiem wam, że arsenał mam przeogromny i mam nadzieję, że skorzystacie i będziecie mogli sobie zawsze zajrzeć do historii. Postaram się, tak jak powiedziałem na początku, żeby te typy były na każdy dzień. Chociaż czasami, jak dobrze wiecie, coś tam wypada losowo, czy jakiś tam wyjazd do rodziny, czy nie wiem, jakaś choroba, cokolwiek, odpukać. No i wtedy nie będę mógł podać, ale to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Liczę na to, że te moje typy dadzą wam zarabiać, że będziecie zarabiali coraz więcej i będziecie chętnie odwiedzali moją stronę akademiagry.pl, na której będę już niebawem podawał właśnie różnego rodzaju takie smaczki, jakieś tam tipy, nie tipy, tak jak ja to nazywam. I dzięki temu to my będziemy wszyscy skubali bookmacherów, a nie oni nas. Trzymajcie się, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Będę wdzięczny za zwrotną informację. I tyle. Jeśli będziecie na tak, lada dzień ruszę z projektem i zaczniemy grać i zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Trzymajcie się, cześć, hej.